W imieniu naszej katolickiej wspólnoty, miłości i miłosierdzie Jezusa i swoim, pragnę wam i wszystkim, którzy słuchają nas i będą się modlić z nami, słuchując to nagranie, życzyć, aby tak jak o tym wspomniałem, na homilii, dzieciątko Jezus prawdziwie narodziło się jako światło naszych serc, naszego życia w naszych sercach, duszach i ciałach, w naszych rodzinach, w naszych domach, abyśmy mogli ciągle żyć w obecności Boga, szczególnie w czasie tych świąt, które są tak piękne, bo tyle jest w tym miłości Boga, tyle jest pokornej obecności Maryi również, tyle jest aniołów, którzy ogłaszają, śpiewając Bogu chwała na wysokości, więc niech te święta będą dla wszystkich pełno pokoju, obecności aniołów. Niech będą przeżyte inaczej niż do tej pory. Więcej też kolęd, więcej modlitwy, więcej też bycia z tymi, którzy wychwalają Boga, żeby nie przeżywać tego czasu, tak jak ten świat proponuje, na jakichś bezmyślnych przyjemnościach, ale w centrum ma być Pan. I tego Wam i sobie życzę, żebyśmy tak przeżyli te święta i tak przeżywali nieustannie nasze życie dzień po dniu, aby kiedyś narodzić się dla życia wiecznego. Dzięki narodzeniu Jezusa Chrystusa. A teraz będzie właśnie błogosławieństwo, jeszcze tylko powiem, bo nie wszyscy o tym może wiedzą że jutro i pojutrze czyli w te dwa dni świąt będziemy msza święta oczywiście tutaj tak jak w każde święta o godzinie 10. a jeżeli chodzi o sylwestra tutaj to znaczy będziemy przeżywać się na modlitwie Czyli za tydzień w niedzielę o godzinie 20.00, o 10:00 będzie wiadomo szach święta, ale będzie o 20:00 Adoracja, różaniec, dziękczynny, błagalny. O 21:00 będzie pasterka noworoczna, potem będzie też uwielbienie, będzie jeszcze czas na Adorację i o czwartej, czyli o północy, Przywitamy nowy rok, kiedy będzie jednocześnie błogosławieństwo kończące adorację. Najświętszym sakramentem, czyli Chrystus będzie nam błogosławił na nowy rok, więc taki prosty plan modlitewny, tej właśnie tego czasu, ostatnich godzin starego roku, początek nowego będzie wyglądał u nas. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od Was ciemności grzechu i oświeci Wasze serca światłem łaski. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci.